Uprzejmie witam Państwa na spotkaniu, które w zamyśle miało być debatą kandydatów do funkcji prezydenta miasta, w którym wszyscy mieszkamy i do miasta, na którego przyszłości nam zależy. Pozwolą Państwo, że na wstępie odczytam informację, którą otrzymaliśmy od pana Marcina Zamoyskiego. Dzień dobry, niestety w związku z wcześniej zaplanowanym wyjazdem nie mogę być obecny na organizowanej przez Państwa w dniu 23 listopada 2014 roku debacie. Podpis Marcin Zamoyski. W związku z tym, Szanowni Państwo, nie będzie to debata, a będzie to spotkanie z jednym z kandydatów, którym jest Andrzej Wnuk. Witam serdecznie. Umówmy się może w taki sposób, że te pytania, które miały być skierowane do mnie, czy też miały być skierowane, rozumiem, do obu kandydatów, to ja z przyjemnością na nie odpowiem i jestem otwarty na wszelkie pytania z sali. Prośba jest chyba organizatorów taka, żebyśmy ograniczyli się czasowo, więc proszę określić tylko kiedy i myślę, że my się dopasujemy do tego. Proszę Państwa, no dzisiaj chyba nie będzie tak wesoło, jak chciałbym, żeby było, ale i sprawa jest poważna. Debata, jeżeli prosi o taką nazwę obecny tu kandydat, podzielona jest na trzy tury. W pierwszej turze zostaną zadane pytania przygotowane przez redakcję telewizji kablowej Zamość. W drugiej turze planowaliśmy, że kandydaci wzajemnie zadadzą sobie pytania. W trzeciej turze, Szanowni Państwo, głos należy do Państwa i Państwo będą zadawali pytania kandydatowi na prezydenta miasta. Proszę Państwa, rozpocznijmy od prezentacji obecnego z nami kandydata. Szanowni Państwo, nazywam się Andrzej Wnuk, mam 39 lat, urodziłem się w Zamościu. Z wykształcenia jestem magistrem prawa. Od 17 roku życia współpracowałem, a później pracowałem z mediami lokalnymi, czyli Kroniką Tygodnia, Kroniką Zamojską, jeszcze wtedy Tygodnikiem Zamojskim. 6 lat temu zostałem szefem największej grupy medialnej w województwie lubelskim, czyli Grupy Wydawniczej Słowo. Jest wydawcą 3 gazet, operatorem programu radiowego Radia Bonton. Jestem również redaktorem naczelnym kwartalnika Ceramika Budowlana, to jest kwartalnik stricte branżowy, najstarszy w Polsce zresztą branżowy kwartalnik. Bardzo myślę, że i poczytny, bo w Zamościu podczas rewitalizacji Starego Miasta z tej prasy brano wzory, przykłady, jeśli chodzi o tak zwany bruk klinkierowy, czyli o ten klinkier, który tu jest. Prywatnie jestem żonaty, żona pracuje w pierwszym liceum. Jestem bardzo mocno związany z Zamościem i rodzinnie, i zawodowo, społecznie. Pewnie nie przebiję wielu Zamościan, którzy chlubią się tą swoją lokalnością i tradycją, ale kocham Zamość. Także jestem tutaj dlatego, że Zamość jest dla mnie bardzo ważnym miastem i zawsze jak wyjeżdżam stąd, czy to na jeden dzień, na dwa dni, czy na tydzień, to wracam z wielką przyjemnością i cieszę się z tego, co się w Zamościu dzieje, jeśli chodzi o odnowę zabytków. Martwię się tym, co się dzieje, jeśli chodzi o odpływ mieszkańców, kapitału oraz poziom zarządzania miastem. Tak to trzeba chyba nazwać. Mam nadzieję, że to się zmieni. Po to kandyduję, żeby to zmienić. Deklaruję od razu, bo to też wiele osób mnie pyta, kadencyjność. Czyli nie będę dożywotnim kandydatem na prezydenta, czy też w przypadku wyboru prezydentem. Zrobię swoje, odejdę, bo mam mnóstwo ciekawych planów na przyszłość. Zająć chciałbym skończyć pisać drugą książkę, którą zacząłem. I jeszcze kilka innych fajnych rzeczy jest w życiu do zrobienia. Dziękuję bardzo. Gdyby pan był uprzejmy, to bardzo proszę o przybliżenie kilku detali pana programu. Proszę Państwa, mój program... Uczucia, przepraszam najmocniej, ta miłość przed wyborami jest
cechą powszechną i zjawiskiem powszechnym. Dokładnie dlatego powiedziałem, że pewnie nie przebije większości kandydatów czy też zamościan. Natomiast jeśli chodzi o program, mój program opublikowałem na konferencji prasowej, pamiętam bodajże to jeszcze było w październiku, kiedy rozmawialiśmy na ten temat i on się nazywał Umową dla Zamościa. 10 punktów tej umowy przewiduje przede wszystkim inwestycje w ludzi i w osiedla. Czyli na samym początku chciałbym, żebyśmy w Zamościu postawili na pracę, stworzyli miejsca pracy, stworzyli fundację rozwoju lokalnego, która by tą pracę dawała, dawali dotacje dla firm, dotacje na tworzenie miejsc pracy, zachęcali inwestorów aktywnie. Wiele osób pyta, jak można nieaktywnie, czy też mniej aktywnie zachęcać. A no w taki sposób, jaki w tej chwili to się dzieje, czyli mamy strefę ekonomiczną i nie robimy nic, żeby tych inwestorów ściągać. Mówimy, mamy, jest piękna, zobaczcie, przyjdźcie i inwestujcie. A powinno być trochę inaczej. Powinny być co najmniej 2-3 osoby, które codziennie w godzinach pracy obdzwaniają, jeżdżą po świecie, po Polsce i namawiają do inwestorów, przyjdźcie tutaj, zainwestujcie. Mamy taki program ciekawy, z Unii Europejskiej wzięliśmy 10 milionów złotych na to, żeby przeszkolić dla was pracowników, żebyście nie musieli płacić podatku od nieruchomości i żeby media przez pierwsze 5 lat, powiedzmy, były za połowę ceny. W taki sposób się aktywnie szuka inwestorów na całym świecie. Jeśli prezes świata publicznie mówi, że on w Tychach nie zainwestuje, bo dla niego patriotyzm oznacza, że on inwestuje we Włoszech, no to my musimy naszych inwestorów namawiać. Słuchajcie, bądźcie patriotami, zainwestujcie w Zamościu. Ale to się nie dzieje. Dlaczego się to nie dzieje? Dlatego, że nasze miasto nie myśli o tym w tych kategoriach, czyli nie namawia inwestorów zamojskich, lokalnych, czy też pobliskich, lubelskich do tego, żeby tutaj inwestowali, nie dając im nic w zamian. Oprócz tego jeszcze w moim programie, panie Antoni, mamy takie rzeczy jak bardzo prozaiczne, 300 ławek i 300 koszy na śmieci. Wiele osób mówi, to nie powinno być w ogóle w programie. No ale to jest w programie, dlaczego? Dlatego, że to się nie dzieje. Państwo chodzicie po tych ulicach, ja również chodzę po tych ulicach i przejście z Nowego Miasta na Stare Miasto, jedyne miejsce, gdzie można przycupnąć i odpocząć, to jest przystanek autobusowy. I tyle. Czy istnieje realna szansa zmniejszenia bezrobocia w Zamościu? Na czym konkretnie miałaby polegać realność jej? Rozumiem, że to jest pierwsze pytanie. Na poprzedniej debacie w siedzibie Gazety Zamojskiej pan prezydent Zamojski powiedział, że bezrobocie w Zamościu wynosi 11%. Jest troszkę więcej, 16,5% rejestrowanego bezrobocia, a bezrobocie rzeczywiste podejrzewam, że jest około 20, może 22%. Dlaczego tak się dzieje? Wiele osób stąd wyjeżdża, wiele osób nie jest w ogóle w statystykach bezrobocia. Z różnego powodu korzystają z opieki społecznej, mają małe pola czy też gospodarstwa rolne i nie łapią się w tych statystykach. W jaki sposób, jak to się mówi, ich aktywizować, czyli w jaki sposób te bezrobocie zmniejszać? No po pierwsze musimy do tego podejść systemowo, czyli nie może być tak jak w tej chwili, że system premiuje bezrobotnych, którzy nie szukają pracy. Dostają zasiłek, a później po zakończeniu tego zasiłku mają ubezpieczenie w ramach tego świadczenia. Musimy postawić na doradców zawodowych po to, żeby każdy bezrobotny był namawiany, a wręcz przymuszany przez doradcę zawodowego do podjęcia pracy. Oczywiście w jakiej branży? I tutaj już otwiera się pole do popisu dla Zamościan i dla naszych mieszkańców. Otóż proszę państwa, dla miasta zawsze o wiele korzystniejsze jest to, jak mieszkaniec prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą niż wtedy, kiedy firma zatrudnia. Dlaczego? Dlatego, że z wpływów z tak zwanego PIT-u, czyli z podatku od dochodów osobistych, miasto ma aż 36%, więc jak, a z CIT-u 2%. Więc jeśli mieszkaniec płaci podatek i tutaj mieszka i pracuje, jest samozatrudniony, to więcej tego podatku trafia do budżetu miasta. Więc należy za wszelką cenę zwiększyć ilość środków na samozatrudnienie, na tworzenie miejsc pracy, ale też namówić przedsiębiorców do tego, żeby zwiększali zatrudnienie w swoich zakładach pracy. W jaki sposób to robić? No, usłyszałem niedawno taką plotkę, że ekipa z ratusza
mówi o tym, że jak zostanę prezydentem, to wszystkie szkoły przekształcę w stowarzyszenia. To absolutna bzdura. Nie mam w ogóle takiego zamiaru, natomiast mam zamiar inny. Przeznaczyć więcej środków na oświatę. Budżet nie jest z gumy, więc skądś trzeba będzie zabrać. Oczywiście będę chciał te środki lepiej celować, nie przeznaczać na opiekę społeczną aż tak dużych ilości, jak to jest w tej chwili, a także pozyskiwać środki z zewnątrz, czyli z Unii Europejskiej, z programów celowych, Ministerstwa Edukacji, zewsząd tam, gdzie się da pozyskać pieniądze na dodatkowe lekcje WF-u, językowe, dodatkowe zajęcia pozalekcyjne, korepetycje również w szkole, żeby to w taki sposób wyglądało, że w tej szkole zostaje więcej pieniędzy i uczeń więcej się uczy, więcej zostaje tam pieniędzy. I w związku z tym zwiększy się tam zatrudnienie. Panie Andrzeju, a czy widzi pan przyszłość młodzieży w branży sportowej w Zamościu, skoro mówi pan o zwiększeniu lekcji WF-u? Na poprzedniej debacie pan prezydent stwierdził, przepraszam, że tak się odnoszę, ale chciałbym, żebyście państwo wiedzieli też, jak to wygląda z drugiej strony. Nie mamy kontrkandydata, więc nie mamy możliwości rozmowy. Pan prezydent twierdził, że w Zamościu pod względem sportowym jest doskonale. Jesteśmy na drugim miejscu w Polsce. To ja się pytam, w czym? W pływaniu jesteśmy na drugim miejscu w Polsce, w zapasach, nie wiem, w piłce nożnej. Tak naprawdę mamy potężne zaniedbania w każdym zakresie, jeśli chodzi o sport, wychowanie młodych, o sport amatorski, o sport typowo rekreacyjny również. Mamy piękne tereny, na których nie widać ludzi, żeby biegali, ćwiczyli na tych przyrządach, bo mamy w mieście kilka siłowni na wolnym powietrzu. Czy widzieliście państwo, żeby ktokolwiek tam ćwiczył? Nie. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze przy tych siłowniach nie ma tablic informacyjnych, jak z nich korzystać. Jest tylko regulamin, który mówi, że dzieci do lat 12 nie mogą z tego korzystać. Nie ma też instruktora. W każdej szkole jest nauczyciel WF-u, który by pewnie chciał sobie dorobić i przyszedł do takiej siłowni i od godziny 16 do 18 starszym osobom, ale też młodszym pokazał, jak z tych urządzeń korzystać. I tak powinno miasto działać. Powinno pracować ze swoimi mieszkańcami i pokazywać im, w jaki sposób używać substancji miejskiej do tego, żeby też ten sport rekreacyjny prowadzić. A wtedy myślę, że nie tylko mieszkańcy będą zadowoleni, ale tych pieniędzy w obrocie też będzie znacznie więcej. Jak młodzież właśnie zachęcić do tego, by studiowała w Zamościu, tak konkretnie rzecz ujmując, i żeby tutaj została, żeby stąd nie wyjeżdżała? To jest zgrane pytanie pojawiające się od wielu lat przed każdymi wyborami samorządowymi. To bardzo też trudne pytanie zresztą. To też pytanie, które dobrze by było, gdyby pan obecny urzędujący prezydent Zamojski odpowiedział na nie. Dlaczego? Dlatego, że w jego komitecie honorowym są chyba wszyscy rektorzy i byli wszyscy rektorzy wyższych szkół w Zamościu. A efekt jest taki, że studentów w tym roku jest połowę mniej niż w 2009. Dlaczego tak się stało? Po pierwsze, nasze uczelnie są słabe. Słabe ekonomicznie, słabe programowo i słabe niestety też kadrowo. Dlaczego tak się dzieje? Miasto, które niby jest przychylne dla wyższych uczelni, nie robi nic w celu wzmocnienia tych uczelni. Jak to zrobić? Ja wysunąłem w trakcie kampanii wyborczej taki pomysł klastra wiedzy, klastra uczelni wyższych, które by były w stanie się zorganizować, pozyskać pieniądze z Unii Europejskiej. A nie wiem, czy państwo wiecie, ale ostatnio był taki program w LAFP-ie w Lublinie, gdzie można było pozyskać 20 milionów złotych na wspólne działanie w ramach klastrów. I ten program w ogóle nie cieszył się popularnością, nie było go. Teraz myślę, kiedy te uczelnie mają tak naprawdę nóż na gardle, bo wiele z nich jest na granicy utrzymania się, one same z własnej woli taki klaster stworzą, a miasto powinno być katalizatorem tego, czyli zalążkiem, powinno usiąść i powiedzieć, proszę państwa, jeszcze 2-3 lata i was nie będzie. My wam damy wsparcie w postaci osoby, która napisze projekt, w postaci udziału własnego w tym wszystkim, ale wypracujcie. I te pieniądze w ramach klastra powinny być przeznaczone na 3 rzeczy. Baza lokalowa, czyli stworzenie kampusu. Nie może być tak, że nie ma kampusu, który skupia studentów i profesorów. Druga rzecz,
marketing. Ten marketing zamojskich uczelni jest słaby, nieskoordynowany. Podejrzewam, że i oferta programowa też jest słaba. No i trzecia rzecz, ściągnięcie lepszych profesorów. Jan Zamoyski, jak tworzył w Zamościu Akademię, co zrobił? Ściągnął świetnych profesorów. I my to samo powinniśmy zrobić. W jaki sposób? Oczywiście przez zarobki, ale także przez mieszkania, ofertę całą okulną taką dla tych profesorów, żeby oni przyjeżdżając tutaj powiedzieli, super, jest dobrze, zostajemy tutaj, oczywiście będziemy sobie w Krakowie, w Warszawie pracować naukowo, ale tutaj wykładamy, tutaj mieszkamy, tutaj żyjemy. I to jest chyba jedyny sposób na to, żeby te wyższe uczelnie u nas dawały sobie radę. Nie jest to wyważanie drzwi otwartych, bo to nie jest jakiś mój pomysł autorski, to się dzieje na całym świecie. W każdym rozwiniętym kraju zachodnim w taki sposób się działa. Czy można wesprzeć i w jaki sposób zamojskich przedsiębiorców? Nie jest to łatwy rynek. Mamy tu kilku. Na ogół narzekają. No i wśród Państwa widzę kilku przedsiębiorców i wczoraj się w internecie, przedwczoraj przetoczyła bardzo ciekawa dyskusja na temat podwyższenia opłaty za użytkowanie wieczyste. 3-4-krotnie. Czyli jak ktoś miał działkę kilkudziesięcioarową i płacił za nią 2,5 tysiąca złotych rocznie, to będzie płacił 8900. Takie są podwyżki dla przedsiębiorców opłat za użytkowanie wieczyste. Oczywiste. Jeśli ktoś przez 15 lat nie miał waloryzowanej tej kwoty, to powinien mieć pewną podwyżkę zrobioną. Ale czy to powinna być aż taka podwyżka? No nie łudźmy się. W czasach kryzysu, a ten kryzys jest, taka podwyżka spowoduje, że przedsiębiorca zwolni ludzi. On nie będzie oszczędzał na marketingu, nie będzie oszczędzał na promocji, na prądzie, na podzespołach czy na czymkolwiek innym, tylko zwolni ludzi po prostu. Więc jeśli my temu przedsiębiorcowi nie pomożemy, to on się stąd wyniesie. Gdzie się wyniesie? Do gminy Zamość. Bo tam nikt takich, za przeproszeniem, cyrków nie robi. Nawet jeśli są podwyżki, to one są zawsze niższe niż w Zamościu. Podatek od nieruchomości jest mniejszy niż w Zamościu. Cena śmieci jest mniejsza niż w Zamościu. Cena wody również jest mniejsza niż w Zamościu. My mamy własny zakład zagospodarowania odpadów, mamy własny PGK, a płacimy więcej niż inne gminy. Już nie mówię o Tomaszowie, Chrubieszowie czy branym za przykład Tarnobrzegu, gdzie opłata śmieciowa jest ponad połowę mniejsza niż w Zamościu. Także musimy pomagać naszym przedsiębiorcom w sposób systemowy, obniżać te opłaty, ale też pomagać indywidualnie. Często jest tak, że przychodzi przedsiębiorca i mówi, na przykład, powiedzmy Stare Miasto, nie daje sobie rady, bo czynsze są wysokie, poprzez rewitalizację zarżnęliście Państwo handel, twierdza odebrała mi klientów, nie daje sobie rady. I co robi magistrat? Mówi, dobrze, jak Pan nie płaci, to proszę, rozwiązujemy umowę, wystawiamy lokal na przetarg, do widzenia. I nagle się okazuje, że przedsiębiorca, który płacił za lokal 25 zł za metr kwadratowy, wynosi się, a ten sam lokal jest oferowany ze stawką 5, 6, 7, 8, 9, 10 zł i za taką stawkę idzie albo nie idzie, albo jest wolny. Co to oznacza? Że po pierwsze ten przedsiębiorca został przez miasto zniszczony, a po drugie ten nawet nowy, który przyszedł, ma lepsze warunki niż ten stary, który tam był i przez wiele, wiele lat utrzymywał miasto. Więc indywidualnie też musimy do tego podejść w taki sposób, że powinniśmy brać pod uwagę, czy ten przedsiębiorca daje sobie radę. W jaki sposób to zrobić? Ja bym to zrobił w sposób taki, że zaproponowałbym Radzie Miejskiej uchwałę, która oceniałaby jakby zdolność przedsiębiorcy do płacenia tego czynszu. Jeśli by z jego PIT-u, z jego oświadczenia majątkowego, z jego bilansu wynikało, że on sobie po prostu nie daje rady, no to powinniśmy mu pomóc. Także tutaj praca z mieszkańcami, praca z przedsiębiorcami to jest podstawa. Tu trzeba z ludźmi rozmawiać, nie można bezdusznie do tego podchodzić, bo stanie się to, co się stało ze Starym Miastem. Starówka po prostu umarła. Oprócz kilku przedsiębiorców zamojskich mamy również emerytów. Co z nimi? No, mówi się o Zamościu, że to jest miasto emerytów. Ja się z tym nie zgadzam. Widzę na sali mnóstwo młodych twarzy i jak Państwo widzicie, sam też nie jestem najstarszy. Natomiast emeryci w Zamościu
będą, są i będzie ich jeszcze więcej. Musimy pracować nad tym, żeby nawet nie emerytów, czyli osoby starsze, zachęcić do działania w dwojakim zakresie. Po pierwsze, to jest świetna baza do tego, żeby w Zamościu tworzyć społeczeństwo obywatelskie, bo ci ludzie zazwyczaj mają czas, mają energię, często mają jeszcze jakieś oszczędności do tego, żeby pracować na rzecz dobra wspólnego. I taka sytuacja, w której z tymi ludźmi się nie rozmawia, nie pracuje, to jest utrata kapitału społecznego, tak to się nazywa. A po drugie, emerytom trzeba też pomagać, bo wielu z nich, nie wiem czy większość, czy połowa, czy jedna trzecia, ale wielu z nich sobie najnormalniej w świecie nie radzi. Jak wygląda obecna pomoc społeczna w Zamościu? Ona zatrzymała się na latach 80. i 90. Czyli jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, który ma swoje programy. One zazwyczaj nie są w żaden sposób innowacyjne, są odtwórcze w stosunku do tego, co było. I tylko co roku odpowiednia pula środków z budżetu idzie na pomoc społeczną. A jak to się robi w innych krajach i w miastach, które się troszeczkę lepiej od nas rozwijają? Otóż w każdym mieście są też asystenci społeczni, asystenci rodzin. Taki asystent ma pod opieką 2-3 rodziny, odwiedza je, pomaga im, aktywizuje, wyciąga z domu, wyciąga sprzed telewizora. Co to powoduje? Poza oczywiście wzrostem zatrudnienia w opiece społecznej, powoduje również ograniczenie środków na tą opiekę. Bo bardzo często jest tak, że taka aktywizacja emeryta, czy też osoby trwale bezrobotnej, powoduje, że u niego pojawia się chęć do działania, chęć do pracy, pozyskanie nowych środków, ale także tworzą się grupy, czy to spółdzielnie socjalne, tak jak w Zamościu w ostatnim czasie się pojawiła, czy też inne formy współdziałania, stowarzyszenia różnego rodzaju. I te stowarzyszenia również mogą pozyskiwać pieniądze z zewnątrz. I wtedy wszyscy jesteśmy zadowoleni, bo z miasta schodzi potężny obowiązek utrzymania tej grupy, a z drugiej strony miasto ma coś bezcennego, czyli ten kapitał społeczny, który w starszych ludziach drzemie. Bariery architektoniczne, temat poruszany ostatnimi czasy dość często, są tu deklaracje wszystkich kandydatów. Zapytam o to również pana. Proszę państwa, bariery społeczne. Chodzi o architektoniczne konkretnie. Bariery społeczne i architektoniczne, jeśli chodzi o Zamość, są tak duże i przez tyle lat nie niwelowane, że będzie potrzeba wielu lat, żeby te zaniedbania zniwelować. Dlaczego tak się dzieje? Robimy inwestycje miejskie, robimy obwodnice i nikt nie pomyśla o tym, że przy okazji tej obwodnicy należy pomyśleć, jak ten niepełnosprawny się porusza po chodnikach czy też po tych ścieżkach rowerowych. Nikt nie pomyśli o tym, że krawężniki przy ścieżce Przepraszam, rowerowej... że wejdę w słowo. Zdarza się, że niepełnosprawny jest też bezrobotnym. Zdarza się. I to bardzo często niestety. Natomiast problem polega na czym innym, że przy ścieżce rowerowej krawężnik jest obniżony, a przy chodniku jest wyżej. To są takie rzeczy, które w przypadku osób myślących nie powinny mieć w ogóle miejsca. Widać, że w mieście nie pracuje nad tym nikt, kto jest niepełnosprawny. I jak państwo zobaczycie, w mieście osób niepełnosprawnych jest zatrudnionych bardzo mało. Myślę, że należałoby tutaj zaktywizować tych niepełnosprawnych do współpracy z miastem, do większej aktywności w tym zakresie, żeby wskazywać, w którym miejscu należy działać na rzecz likwidacji tych barier architektonicznych. Dla mnie anegdotyczna była sprawa windy przy Bramie Szczebrzeskiej. Ponieważ Unia Europejska w swoich programach nakazuje likwidację barier architektonicznych, to ktoś pomyślał, że żeby rezultaty projektu, czy tak zwane cele projektu były wypełnione, to przy Bramie Szczebrzeskiej zrobimy windę dla niepełnosprawnych. Były tam dwa schodki. Obok była pochylnia, którą można było spokojnie zjeżdżać z wózkiem. Nie było problemu takiego, żeby nie można było zjechać. I ta winda została zamontowana, kupiona za potężne pieniądze i była nieużywana chyba przez 4 lata. Ostatnio przy okazji remontu tej części o fortyfikacji zauważyłem, że winda zniknęła. Co się z nią stało? Widzimy ostatnie remonty przejść dla pieszych w obrębie Starego Miasta i wydzielenie tzw. śluz rowerowych, które zgodnie z prawem tymi śluzami nie są,
ale też obniżono już poziom gruntu. Wszelkie tego rodzaju inwestycje robione w mieście powinny być brane pod uwagę po to, żeby nie tyle robić nowe rzeczy, ale też usuwać te bariery architektoniczne. I proszę Państwa, w moim programie, nie dane mi było całego powiedzieć, w moim programie jest taki punkt, który mówi o budowie 30 km chodników w mieście. Zaręczam Państwu, że te chodniki, które będą budowane, one będą budowane pod osoby niepełnosprawne. Czyli nie będzie tam krawężników wysokich, nie będzie dużych pochyłości. Wszystko powinno być zrobione w taki sposób, żeby przejeżdżać przez te nierówności w sposób bezkolizyjny, bezproblemowy. Na ostatnim spotkaniu, które mieliśmy w sali Metalplastu, jeden z niepełnosprawnych, który przyjechał tam, pan Kamil, o ile dobrze pamiętam imię, mówił, że jechał z ulicy Kilińskiego pod Metalplast wózkiem i dwa razy się wywrócił. Takie rzeczy w naszym mieście nie powinny mieć miejsca, po prostu. A jakie niedomogi widzi pan w infrastrukturze zamojskiej? Takie największe, które najbardziej panu się w oczy rzucają? Tutaj chyba wszyscy państwo narzekamy i narzekacie i badania, które robiło miasto do nowej strategii rozwoju, podkreślają, że największym problemem jest oczywiście brak dobrych dróg. Dobre drogi, szerokie drogi, brak parkingów na osiedlu. Paradoksalnie najgorsza sytuacja chyba z parkingami jest w obrębie tak zwanych starych osiedli, czyli spółdzielni Łukasińskiego. Pełowiaków, Orzeszkowej, Rejmonta to są miejsca, gdzie te zaniedbania infrastrukturalne są największe. Oczywiście wiele terenów spółdzielni mieszkaniowej jest zagospodarowanych, ale nie jest to robione systemowo, nie ma na to pomysłu. To jest tak, że jak spółdzielnia ma trochę pieniędzy, to ten parking zrobi, a jak nie ma, to nie zrobi. Przez ostatnie lata pan prezydent, mówiąc o tym, że w mieście są korki, są problemy komunikacyjne, wskazywał na to, że ilość samochodów wzrosła dwukrotnie. I rzeczywiście, ostatnio widziałem już samochód, który ma LZ53, czyli oznacza, że 53 tysiące samochodów jeździ po mieście. A miejsc parkingowych w mieście jest 30 tysięcy. Czy w Zamościu są korki? Oznacza to, że mamy 23 tysiące samochodów, które parkują na trawnikach i na chodnikach. Czy w Zamościu są korki? Dwa miejsca są szczególnie narażone na korki. To jest ulica Piłsudskiego i skrzyżowanie do Sadowej i Pełowiaków oraz ulica Kilińskiego i Przemysłowej. Dlaczego są tam korki? Po pierwsze, przy przebudowie tych skrzyżowań popełniono błędy. Błędy tego rodzaju, że są zbyt wąskie te skrzyżowania, źle zsynchronizowane światła i źle zrobione tak zwane zielone strzałki, czyli zjazdy w prawo na tych skrzyżowaniach. Po drugie, też to, o czym chciałem powiedzieć. Jeśli pan prezydent mówił o tym, że w mieście jest dwa razy więcej samochodów, to nikt tego nie przewidział? Nie wiedział, że trzeba będzie robić szersze ulice, więcej parkingów, więcej dróg? Inwestując w zabytki, które są też potrzebne miastu do tego, żeby się rozwijało turystycznie, czyli jedna z gałęzi gospodarki powinna się rozwijać, powinniśmy takie same albo nawet większe pieniądze przeznaczać na infrastrukturę drogową, bo to powoduje, że mieszkańcom się żyje lepiej, że chcą tutaj mieszkać, wracać, że widzą w tym działanie miasta na rzecz swoich obywateli. Kiedy mówił pan o kadencyjności, miał pan na myśli swoją osobę, czy również kadrę, która działa w oparciu o budżet miasta? Proszę Państwa, na ostatnim spotkaniu z panem premierem Kaczyńskim padło takie fajne sformułowanie i często przytaczane później. Zmiany w Zamościu mają jedno imię. Myślę, że te zmiany powinny mieć wiele imion. Zmiany w podejściu do spraw miejskich, zmiany w podejściu do mieszkańca, ale też zmiany kadrowe. Miasto przez ostatnie 12 lat nie pokazało nowych twarzy, nie pokazało nowych pomysłów. Dyrektorzy wydziałów, szefowi miejskich spółek to są osoby, które mają kilkunastoletnie, a czasami kilkudziesięcioletnie staże pracy na swoich stanowiskach. Co to powoduje? Pomijam, że nowe osoby nie wchodzą z nowymi pomysłami, ale takie zasiedzenie na tych stanowiskach powoduje, że brakuje świeżego spojrzenia.
brakuje ciekawych pomysłów, ale też w pewnym czasie nie widzimy już swoich błędów. Ja nie ukrywam, że najsłabszych dyrektorów wydziałów, najsłabszych dyrektorów spółek należy wymienić natychmiast. I jacy to są najsłabsi? No to wszyscy wiemy, ci, którzy popełniają najwięcej błędów. Błędów typu morandówka, błędów typu drogi, które u nas, nie wiem czy Państwo wiecie, ale jak robiono obwodnicę Hetmańską, to okazało się, że jedno rondo jest za małe i nie można zrobić tam dwóch pasów ruchu. Więc żeby przykryć ten błąd, że to nie jest błąd, zrobiono tam jeden pas ruchu. Efekt był taki, że przez jakiś czas były kolizje, w końcu policja wystąpiła do miasta o to, żeby te pasy ruchu wymalować. No i wtedy się przyznano dopiero, jak już pani dyrektor odchodziła na emeryturę, tak, rzeczywiście jedno rondo jest za wąskie, nie możemy zrobić tam dwóch pasów ruchu. Ale to w tym momencie, kiedy to się okazało, należało wyciągnąć konsekwencje. Dlaczego? Bo po pierwsze, ta osoba czuła się bezkarna, a po drugie, inne osoby, które obserwują tą osobę, myślą sobie, jak ja popełnię błąd, to pójdę do pana prezydenta, przeproszę i dalej będę tym dyrektorem. Przecież to... Pana nie będzie można przeprosić. Ja nie oczekuję przeprosin. Ja w pracy, jak pracuję z ludźmi, oczekuję, że oni będą wobec mnie lojalni, czyli że nie będą popełniać błędów. Bo jeśli będą popełniać błędy, to obciążają nie tylko mnie, ale obciążają miasto. Mnie obciążają w ten sposób, że to idzie na moje konto, a także muszę za nich tą pracę zrobić, czyli poprawić po nich, ale idzie to też na miasto, czyli mieszkańcy muszą zapłacić za błąd. Panie Andrzeju, jak pan myśli, ile kadencji pan byłby prezydentem tutaj? No, dziękuję panie Antoni, na razie nie jestem żadną kadencję i nie wiem, czy będę. Natomiast... Ale z pewnością ma pan plany, mówiąc o kadencyjności. Jeśli mieszkańcy by mi zaufali i podjęli taką decyzję, to zapewniam pana, że po pierwszej kadencji bym się bardzo poważnie zastanowił nad tym, czy ponownie przechodzić przez weryfikację wyborczą, a po drugiej kadencji na pewno już bym tego nie zrobił. A w tej pierwszej kadencji da się rządzić miastem, nie mając jakby większości w Radzie Miasta? No właśnie, większość w Radzie Miasta. Pan prezydent Zamojski bardzo często powtarza, że bardzo cieszy go to, że w mieście nie ma konfliktów, że radni się nie kłócą, nie jesteśmy my jako zamościani skonfliktowani. Myślę, że to jest nie do końca prawda. Te spory w Radzie, czy też różnica poglądów powoduje, że pojawiają się nowe ciekawe koncepcje, że nie popełnia się takich błędów jak przy na przykład rewitalizacji. Bo jeśli by ktokolwiek z radnych, a przecież mają prywatne domy i prywatne trawniki, poszedł po rozum do głowy i zastanowił się nad tym, dlaczego i ile będzie kosztowało koszenie trawy na takich nasypach ziemnych jak mamy, to być może na utrzymanie zieleni miejskiej nie przeznaczalibyśmy 1 300 000 złotych rocznie, tylko tak jak dawniej 70, 80 czy 100 tysięcy. Więc taka dyskusja w Radzie spowodowałaby pewnie zastanowienie się, czy robić te nasypy ziemne, czy może zaznaczyć dawne raweliny, lunety nasadzeniami. To byłoby o wiele tańsze, nie przewalalibyśmy z wałów ziemi, też by było widać, jak to dawniej wyglądało. Niestety są to umocnienia XVIII-wieczne, to wtedy byśmy widzieli, jak to wyglądało w XVIII wieku, ale nie wydawalibyśmy tych pieniędzy na utrzymanie tego. Pomyślcie Państwo, że miasto wydaje 1 013 000 na utrzymanie zieleni, a 1 080 000 na utrzymanie żłobka. Gdzie tutaj są proporcje? Kto jest ważniejszy? Ludzie czy trawa? Prezydent czy rada? Kto jest ważniejszy? Panie Antoni, wracając do tego, czy da się rządzić bez większości w mieście. Ufam, że tak jak obecnie radni popierają mądre pomysły pana prezydenta Zamojskiego, tak będą popierać mądre pomysły prezydenta Andrzeja Wnuka, jeśli taka będzie sytuacja. Więc nie wierzę w to, żeby nie dało się rządzić w Radzie z tymi radnymi, którzy zostali wybrani. Zwłaszcza, że Prawo i Sprawiedliwość, partia, która mnie popiera, ma 10 radnych w mieście, a większość to jest 12 osób, więc myślę, że spośród pozostałych 13 osób na pewno znajdzie się co najmniej dwie albo więcej, którym dobro miasta leży na sercu. Więc proszę mi uwierzyć, że takich obaw zupełnie nie mam. Szanowni Państwo, muszę Państwa uspokoić, to ostatnie pytanie przygotowane przez redakcję.
czy pana program jest realny, o ile zakłada przekroczenie budżetu? Proszę państwa, czy mój program jest realny? Na ostatniej debacie pan prezydent zapytał, ile to będzie kosztowało. Ja przygotowałem sobie wyliczenia i wyszło, że spełnienie wszystkich 10 punktów z mojego programu będzie kosztowało 100 milionów złotych. Bardzo szybko się okazało, że miasto w 2014 roku na wydatki majątkowe wydało 76 milionów złotych. W 2015 roku, od dwóch dni jest znany projekt budżetu, zaledwie 39 milionów złotych. Czyli da się to zrobić? Da się to zrobić, tylko trzeba trochę inaczej postawić akcenty. Jeśli ja w projekcie budżetu widzę, że po kampanii wyborczej nagle w mieście daje się robić ulicę, jest przewidziana budowa ulicy Dobrej, budowa ulicy Rolniczej, budowa ulicy Budowlanej, trzy ulice w ciągu jednego roku, to naprawdę niesamowity postęp w mieście. Oprócz tego miasto planuje budować mieszkania socjalne. W 2015 roku przeznaczy na ten cel 2,5 miliona złotych. 30 mieszkań socjalnych. Przez całe 14 lat w mieście zbudowało się 72 mieszkania. Czyli nagle nastąpiło przyspieszenie. Da się? Da się. Dziękuję bardzo uprzejmie panu Andrzejowi Wnukowi. Szanowni państwo, w drugiej turze przewidzieliśmy wzajemne pytania kandydatów. Trochę przekroczyliśmy czas zakładany, ale w tym momencie zapytam pana, czy zechce pan za naszym pośrednictwem zadać pytanie panu Marcinowi Zamojskiemu. Może jedno, jeżeli byłby pan uprzejmy sformułować i jeżeli ma pan życzenie zadania takiego pytania. Ja bardzo serdecznie dziękuję. Pan prezydent nie pokusił się na to, żeby się spotkać osobiście, więc jak się spotkamy, to zadam mu pytanie osobiście. Także dziękuję bardzo. Prosiłbym o pytania z sali, jeśli możemy. Proszę państwa, proszę o zadawanie pytań panu Andrzejowi Wnukowi, kandydatowi do pełnienia funkcji prezydenta miasta. Jacek Dziura. Panie prezydencie, trzy pytania. Będąc w Radzie, na 12 punktów 3 nie zrealizowałem. I zapytam pana, w jaki sposób pan to zechce zrealizować i w ogóle, czy pan na to ma pomysł. To znaczy, główną rzeczą, Zamość jest mały, jest skupiony. Chodzi o rozszerzenie granic miasta. Proszę państwa, jest to tak ważną rzeczą, że gdybyśmy po prostu przyłączyli te najbliższe miejscowości, naprawdę zysk był niesamowity, nawet dla inwestorów. Drugie moje pytanie, chodzi o lotnisko w Mokrym. To było też bardzo dla mnie ważny punkt, który po prostu też niestety był niezrealizowany. Proszę państwa, nie chodzi mi o lotnisko jako takie, żeby po prostu zrobić tam przyloty i odloty osobowych samolotów. Chodzi mi dosłownie o zwykły pas, 300 metrów, proszę państwa. 300, może 400 metrów. Żeby po prostu ludzie, którzy zechcą tutaj inwestować z biznesu, mogli przyjechać. Dlaczego? Dlatego, że drogi po prostu do Zamościa są fatalne, są tragiczne. Nie ma co się oszukiwać, one się troszeczkę polepszyły, ale dla tych ludzi niestety po prostu, jeżeli się rozmawia, one są po prostu bardzo złe. Jeżeli oni przylecą sobie samolotami, reszta ludzi już po prostu przyjedzie. Trzecią rzeczą, proszę państwa, co mi się nie dało zrealizować. Dlaczego po prostu w tym naszym kochanym Zamościu są takie fatalne chodniki i tak dalej? Serdecznie dziękuję. Ja żałuję, że pan radny, były radny Jacek Dziura nie startuje. Uważam, że akurat pomimo, że jakoś tam się specjalnie nigdy nie zapoznawaliśmy, nie byliśmy przyjaciółmi to i różniliśmy się w różnych rzeczach, to mam wrażenie, że tego typu głosy są bardzo ważne, jeśli chodzi o zarządzanie miastem. Proszę państwa, rozszerzenie granic miasta. Zamość ma 30 km kwadratowych powierzchni. To jest to tyle samo, co Szczebrzeszyn. Biała Podlaska bodajże ma około 50 km kwadratowych. Już nie mówię o innych miastach typu Lublin czy nawet Chełm. Otóż pytanie jest nie o to, czy się rozszerzać, tylko jak się rozszerzać i kiedy się rozszerzać. Żeby wchłonąć okoliczne miejscowości, bo niecałą gminę Zamość,
należy przeprowadzić referendum na tamtym terenie. Oczywistym jest, że tamci mieszkańcy się na to nie zgodzą. Dlaczego? Dlatego, że mają wszystko tańsze. Tańsze niż w mieście. Jak to jest możliwe, że miasto, które ma własne firmy, własne spółki, płaci więcej niż gmina, która tych spółek nie ma? Otóż mam po prostu wrażenie, że mieszkańcy gminy są skuteczniejsi w wymuszaniu tego typu rzeczy na swojej władzy niż mieszkańcy miasta. Co zrobić, żeby namówić mieszkańców gminy do wejścia w skład miasta? Wielu z nich szczególnie namawiać nie trzeba będzie, bo to są zazwyczaj zamościanie, którzy wyjechali z miasta, bo tam były tańsze grunty i wybudowali sobie domki. Ale sposób na to jest bardzo prosty. Trzeba ich po prostu przekupić. Czyli trzeba ich skłonić ekonomicznie do tego, żeby chcieli wrócić do miasta. A w jaki sposób? No zaproponować im niższe opłaty podatku od nieruchomości, nie wiem, bezpłatny transport do miasta, niższe ceny za wodę, za ścieki, za śmieci. To wszystko spowoduje, że oni będą chcieli do tego miasta się przyłączyć. Ale do tego też potrzebna jest mądra i inteligentna kampania promocyjna, a nie wierzę, żeby miasto w obecnym kształcie było w stanie to zrobić. Drugie pytanie. Lotnisko w Mokrem. Bardzo popularny slogan mówi o tym, że kilometr autostrady nie daje nam nic, a kilometr pasa startowego daje nam możliwości komunikacyjne z całym światem. I to jest prawda. I powinniśmy ten kilometr pasa startowego dawno już wybudować i zaręczam Państwa, że jeśli ja zostanę prezydentem, to jednym z pierwszych działań będzie spotkanie zarówno z panem starostą, jak i z panem wójtem i współpraca przy lotnisku. Dlaczego teraz się to nie dzieje? Myślę, że to jest ten sam problem, o którym mówiliśmy, jeśli chodzi o obecną ekipę. Oni po prostu nie potrafią rozmawiać z ludźmi. Tam nie ma ochoty do tego, żeby usiąść i powiedzieć, słuchajcie, my zarobimy na tym, wy zarobicie na tym i wszyscy będziemy szczęśliwsi, jeśli to lotnisko rzeczywiście będzie działać. Takiej sytuacji nie ma, bo pan starosta kłóci się z panem prezydentem, pan wójt nie lubi pana starosty czy też pana prezydenta i w związku z tym rozmawiają przez pośredników, a pośrednicy albo mają chwilę czasu na to, albo nie mają i spółka, która miała tworzyć pas lotniczy, chyba 2 lata się zawiązywała i się nie zawiązała. Trzecie pytanie. Chodniki i drogi, grupa remontowa. Jednym z planów na budowę w mieście nowych dróg i remonty starych jest powołanie specjalnej może nie tyle ekipy, co komórki organizacyjnej, która będzie wykorzystywała do pomocy w remontach 2 grupy społeczne. Pierwsze to są więźniowie, a drugie to osoby skazane na prace społeczne. Też tutaj nie wymyślam czegoś nowego, to się stosuje na całym świecie, a w Zamościu stosuje to z wielkim powodzeniem pan Jacek Szkołuba w spółdzielni Zamojskiego. Ma taką grupę, gdzie jest 60 osób, 30 ciężko pracuje, a 30 się obija. Ale ta 30, która ciężko pracuje, wyremontowała bodajże no, 25% chodników na spółdzielni mieszkaniowej Zamojskiego niewielkim kosztem. I to jakim kosztem? Ściągają stare płytki, wyrównują powierzchnię, do tego potrzeba tylko kilka worków cementu, żeby zrobić stabilizację i kładą stare płytki drugą stroną i mają odnowiony chodnik. Dlaczego tego się nie robi? Na przykład na Karolówce mamy drogi z tak zwanej trylinki, czyli takiej kostki betonowej. Przecież wystarczy zrobić właśnie dokładnie to. Wziąć grupę, 1, 2, 3 brygady i co roku po 1, 2, 3 takie drogi właśnie remontować. I nie byłoby problemu, po prostu. Także w taki sposób trzeba przy tym działać. Dziękuję bardzo. Prosimy o pytania publiczności. Tu widziałem swego czasu pan... Pan Leszek Polakowski. Już mikrofon. Już mikrofon idzie. Oddajemy. Witam, dzień dobry. To pytanie prosił mnie, żebym zadał prezydentowi mój 11-letni syn. Wiemy, że w Zamościu dość prężnie działa zoo. Pojawiła się plotka, że mają być hipopotamy w Zamościu. Czy pan coś na ten temat wie? No tak. No cóż mogę powiedzieć. Z tego co wiem, to hipopotamy będą, ale jeszcze ich nie ma. Jestem dumny z zoo. Jestem dumny z zoo w tym sensie, że jest to magnes, który przyciąga na pewno turystów i właśnie młodszych ludzi. Tylko zawsze mnie jedna rzecz zastanawia, czy
czy nie jest to zbyt wysoki koszt, jeśli chodzi o turystykę w Zamościu. 40 milionów złotych do tej pory zainwestowano w zoo, a utrzymanie zoo kosztuje chyba 2,5 miliona złotych rocznie. Biorąc pod uwagę przychody z biletów, to jest jakieś 1 000 000 złotych straty na czysto co roku. Szukałbym tutaj oszczędności, to całkiem spory, bo sytuacja, w której miasto dokłada do zoo takie potężne środki, powinno skłaniać do refleksji, czy coś jest tutaj nieprzegięte, przepraszam za kolokwializm, w jedną stronę czy drugą. Czy nie ma takiej sytuacji, że bardziej staramy się o turystów niż o mieszkańców. Ja wiem, że wielu Zamościan chętnie chodzi z dziećmi do zoo, tak jak pana syn oczekuje nowych atrakcji. I myślę, że to jest ważne i potrzebne. Natomiast tak jak mówię, jeszcze raz zastanówmy się nad tym, czy te koszty nie są zbyt wysokie. Bo to myślę, że nawet i niektórzy radni nie wiedzą, jaki jest koszt utrzymania zoo. Proszę o kolejne pytanie. Rozumiem, że odpowiedź została zakończona. Tak jest. Będą hipopotamy? Wierzę w to, że będą, bo na razie niestety nie ma. Dzień dobry, nazywam się Alina Kierepka. Proszę pana, strefa ekonomiczna, tak idę chronologicznie według tego, jak rozmowa się toczyła. Strefa ekonomiczna, lotnisko i zoo, te wszystkie elementy łączy jeden jeszcze jak gdyby wspólny element. Ulica Szczebrzeska. Czy jest w tym mieście ktoś, kto jest w stanie stwierdzić, jaki jest faktycznie stan tej drogi? Dlatego, że to jest no, taka według tej polskiej normy obwodnica, która jest poprowadzona 17 metrów od krawędzi jezdni do budynków. Na tym, na jakim gruncie te auta przejeżdżają, co do, jeśli chodzi o ilość aut oraz tonaż, to myślę, że jestem przekonana, wiele osób w ogóle nie chce tego zrozumieć w godzinach urzędowania, bo po godzinach urzędowania oni rozumieją. Jest coś takiego w ogóle w urzędnikach, że w godzinach pracy jak patrzy, to nie widzi, jak wydawałoby się słucha, to nie słyszy. To wszystko się uruchamia, łączy, przez ciało modelowate w godinach już po 15. Ja rozumiem, że pytanie brzmi, czy zostanie wyremontowana ulica Szczebrzeska, jeżeli pan Andrzej Wnuk zostanie prezydentem? Zbadana, nie chodzi o remont tej ulicy. Zbadana, jak faktycznie, jaka tam jest sytuacja, jeśli chodzi o natężenie i tonaż tego ruchu, który tam się odbywa. Druga sprawa, na tej podstawie wyprowadzone jakieś racjonalne wnioski i zrobione coś. Tak jak każdy u nas w domu, u siebie robi, analizuje, wykonuje i sprawdza, jakie są tego efekty. Najprostsze, racjonalne działanie. Dziękuję pani bardzo. Szanowni państwo, umówmy się w ten sposób. 2 minuty kandydat ma na odpowiedź. Ja proszę, żeby państwo też podczas zadawania pytań w tym czasie postarali się zmieścić. Proszę państwa, jeśli chodzi o ulicę Szczebrzeską, tak się składa, że dawno, dawno temu pisałem na ten temat spory tekst i pamiętam rozmowy z urzędnikami. Rzeczywiście jest tam taki problem, że ten grunt pod spodem jest raz, że niestabilny, a dwa, że w jakiś sposób przenosi drgania do okolicznych budynków. Zresztą całkiem niedawno tam od strony zoo ten grunt się zapadł, całą zimę chyba PGK jakoś go tam wzmacniało, betonowało i po prostu no jest problem, tylko że tak. Miasto od dłuższego czasu ma projekt budowy tak zwanej obwodnicy zachodniej miasta, która by biegła w zupełnie innym miejscu wokół Zamościa i przenosiła tak zwany ruch tranzytowy na obrzeża. Do tej pory nie widziałem w mieście woli do tego, żeby pozyskać pieniądze na tą inwestycję. Biłgoraj przez ostatnie 8 lat zrobił praktycznie wszystkie obwodnice, jakie były wokół miasta, są skończone, ronda nowe. Ostatnio słyszałem, że znowu dostali 12 milionów na jakąś drogę wokół Biłgoraja. My mamy potężny problem z pozyskaniem pieniędzy na te drogi. Ostatnie pieniądze, o ile dobrze widzę tutaj pana
wicemarszałka Olborskiego. Ostatnie pieniądze, jakie były na obwodnicę hetmańską, tak zwano to za jego czasów, za jego kadencję, przebudowa tych rond, ronda honorowych krwiodawców na Chrubieszów tego biegnącego i tego za małego, źle zaprojektowanego ronda przy krytej pływalni. Otóż deklaruję Państwu, że w sytuacji takiej, kiedy będzie trzeba zrobić jakąś drogę, to powołamy może nie tyle specjalny zespół, co sztab ludzi, którzy usiądą nad projektem i zrobią wszystko, żeby ten projekt wygrał pieniądze na tą drogę. I ja ze swojej strony mogę powiedzieć tyle, że akurat obwodnica zachodnia to powinna być zrealizowana 8 lat temu, a nie teraz. A jeśli się uda, to zrobimy ją z pomocą środków centralnych i swoich, bo środków unijnych już nie będzie. Dlaczego mówię o tych 8? Dlatego, że jeszcze niedawno w RPO, czyli w programach operacyjnych województwa lubelskiego, były pieniądze w działaniu 5 na transport, na budowę dróg. W nowym programowaniu unijnym jest tylko możliwość pozyskania pieniędzy na drogi, które są dojazdami do autostrad i do dróg ekspresowych, mających znaczenie ponadregionalne. Niestety ta obwodnica Zamościa takiego znaczenia nie będzie miała. I tutaj musimy zrobić wszystko, żeby pozyskać pieniądze centralne, to raz, a dwa, żeby zaangażować również własne środki. Więc trzeba będzie dbać o to, żeby budżet miasta był w tak dobrej kondycji, żeby te pieniądze móc wyasygnować. Jednak tak jak mówię, akurat drogi, obwodnica zachodnia to jest jedna z najważniejszych rzeczy do zrobienia. Ja rozumiem, że mówiąc za małego miał pan na myśli rondo, a skierowanie dłoni w moją stronę to zupełny przypadek. Proszę o zadawanie pytań. Ja nie mam problemu z komunikacją z mieszkańcami, bo z przyjemnością rozmawiam z każdym, kto tylko zechce ze mną rozmawiać. Natomiast jeśli chodzi o komunikację, mówi pani o komunikację tej przebieg obwodnicy? Wie pani, co wtorek u pana prezydenta jest chyba 2 godziny, kiedy mieszkańcy mogą porozmawiać. Ja to praktykuję bardzo często. I to moja matka też. I wiem, jakie są efekty. No widzi pani. Mówi pani o tym, że urzędnicy raz widzą, raz nie widzą. Ja nigdy nie byłem urzędnikiem. Zawsze pracowałem w prywatnej firmie czy na własnej działalności gospodarczej, więc nie wiem, jak to jest z tą zmianą, z tym przełączaniem się, że w pracy myślę inaczej, a w domu inaczej. Ja zawsze myślę tak samo. Więc jeśli rozmawiam z panią teraz, to na pewno będę rozmawiał z panią za tydzień, 2, 3 czy 5, bo uważam, że ta rozmowa nie tylko powoduje zbliżenie stanowisk, ale także czegoś mnie uczy. No, mam większą wiedzę na temat tej ulicy, wiem, że teraz te 17 metrów to jest taka granica, o której pani mówi. Zawsze miałem wrażenie, że ta odległość od osi jezdni jest trochę większa tam. To my się w takim razie umawiamy. Zapraszam serdecznie. Dzięki obecnemu panu posłowi mamy jeszcze połączenie kolejowe i mamy szynobusy, ale wydaje mi się, że w czasach rozwiniętego jednak państwa musimy mieć połączenie kolejowe z innymi miastami. Niedawno była sprawa dworca, czy miasto kupiło, czy nie, prawda? Jak pan myśli, co w tym temacie? Druga sprawa to jest zagospodarowanie terenów koło Zamościa, zwłaszcza tak zwaną dużą zalewę, z której pan prezydent zrobił ostatnio hasło wyborcze. Myślę, że gdybyśmy zagospodarowali ten teren, to faktycznie otworzyłyby się nowe perspektywy dla miasta. No i jeszcze trzecia sprawa, wyszła sprawa tutaj urzędników, którzy nie wiem, nie myślą w czasie pracy, tylko dopiero po pracy. Co pan myśli o urzędnikach? Czy jest ich tyle, ile trzeba, czy może mniej, czy może bardziej kompetentni? Dziękuję. Więc tak, jeśli chodzi o kolej. Na całym świecie kolej jest takim środkiem transportu, który z jednej strony jest bezkolizyjny, z drugiej strony jest tani, a z trzeciej strony jest promowany. Czy w Zamościu kolej jest promowana? Nie. Więc ja uważam, że
miasto jako gospodarz powinno zrobić wszystko, żeby tych szynobusów było więcej, żeby połączenia kolejowe były częstsze i lepiej skomunikowane z resztą, czyli połączone, żeby ta siatka połączeń była dla nas korzystna. Nie może być tak, że my przyjeżdżamy do Lublina szynobusem, a później 2 godziny czekamy na następny pociąg do Warszawy, albo w ogóle nie czekamy, bo tego pociągu już później nie ma. Czyli przyjeżdżamy do Lublina i możemy tam przenocować, żeby pojechać do Warszawy. To bez sensu. Co do dworca. Z wieloma osobami toczyłem dyskusję, jest tutaj na sali pan Jacek Herc. Rozmawialiśmy wielokrotnie na temat tego, czy dworzec przy ulicy Połowiaków jest dobry, czy lepszy był przy Szczebrzeskiej, czy w jakimś innym miejscu. To nie ma znaczenia tak naprawdę, proszę państwa, jakie ja mam zdanie na ten temat. Powinni się na ten temat wypowiedzieć fachowcy, którzy powiedzą tak, dworzec przy Połowiaków jest najlepszym rozwiązaniem. I jak widzę, fachowcy się wypowiedzieli, bo ten dworzec tam powstaje. Pomimo, że miasto nie wykonuje swoich czynności, czyli nie robi drogi dojazdowej, parkingu, do czego się zobowiązało. Więc rozumiem, że ten dworzec w tym miejscu będzie. Ale pójdźmy dalej. Na całym świecie jest coś takiego jak hub komunikacyjny, czyli miejsce przesiadkowe. Jeśli już robimy w tym miejscu dworzec kolejowy, to zróbmy od razu dworzec dla busów. Bo przecież to, co się dzieje przy dworcu PKS na ulicy Gminnej, to jest po prostu skandal. No. Tak w nowoczesnym mieście miejsce przesiadkowe nie wygląda. Więc zróbmy tam od razu dworzec dla busów, zróbmy stanowiska dla autobusów, zróbmy też postój taksówek, ale też zróbmy miejsce do zaparkowania dla mieszkańców, którzy przywożą rodziny na odjazd, tak żeby to miało ręce i nogi. Więc tutaj akurat myślę, że damy sobie radę, żeby to dobrze zrobić. Co do zalewu. W moim programie wyborczym jest powiększenie zalewu i stworzenie tam centrum sportów, letnich centrum sportów wodnych. Dlaczego? Dlatego, że tak, mamy zalew, który jest zaniedbany, nie ma dojazdu, nie ma parkingu, nie ma bazy gastronomicznej. Obok mamy fajne boiska, które jeszcze swego czasu zbudowało Stowarzyszenie KS Hetma Zamość. Wytnijmy Chaszcze, zróbmy tam boiska do siatkówki, koszykówki, zróbmy dojazd, parking i w końcu rywalizujmy, bo nie rywalizujemy nawet z Nieliszem w tej chwili. My rywalizujemy z Krasnobrodem, z Biszczą, czy nawet z Józefowem, który ma 2-hektarowy zalew. Po prostu nie mamy oferty dla turysty, który przyjeżdża i chce aktywnie spędzić czas. Czyli chce się wykąpać, popływać kajakiem, pograć w siatkówkę na plaży. Musimy to zrobić, no, przecież to jest oczywiste. Trzecie pytanie, urzędnicy. Już tutaj powiedziałem na temat kadry urzędniczej. Na pewno nie będzie takiej sytuacji, że będę tolerował błędy urzędnicze, które kosztują miasto. Bo jeśli miasto ma zapłacić 17 milionów odszkodowania plus odsetki, no to proszę państwa, to już dawno powinien ktoś ponieść za to karę. Jeśli ja słyszę, że ulica Królowej Jadwigi zapadła się dlatego, że po pierwsze była źle zaprojektowana, po drugie była źle wykonana, a po trzecie była źle nadzorowana, i prokuratura umorza postępowanie, bo tak naprawdę wszystkich trzeba by było ukarać, tak? Projektanta, wykonawcę i nadzór. No to ja zastanawiam się, w jakim my mieście żyjemy. No, czy stać nas na to, żeby tą drogę przez ileś tam lat kolejnych naprawiać? No nie, no za to są odpowiedzialni urzędnicy, pociągamy do odpowiedzialności, a w drastycznych przypadkach rozstajemy się i koniec. Ja takiego działania w mieście nie widziałem. Natomiast pozostaje jeszcze kwestia ilości urzędników. Pan prezydent się chwali tym, że jak on przychodził do miasta, to było tam około 200 osób pracowało, teraz pracuje 185. Ale oczywiście nie mówię o tym, że inne miejskie spółki, czy też inne miejskie organizmy znacznie zwiększyły swoje zatrudnienie. I gdybyśmy zsumowali wszystkie miejskie organizmy, wszystkie spółki, to by się okazało, że nagle tych pracowników w mieście jest więcej. I to zdecydowanie. Czyli ta biurokracja się znacznie rozrosła. Trzeba było się przyjrzeć, zwłaszcza osobom, które dostały stanowiska w miejskich spółkach czy w mieście w zamian za poparcie pewnych decyzji pana prezydenta, pewnych głosowań w Radzie. Bo popatrzmy, co się stało w PGK-u. Czy sytuacja, w której miejski radny zostaje dyrektorem, czy to jest zastępca dyrektora w spółce miejskiej, to jest właściwa sytuacja, czy niewłaściwa? No chyba jest to w pewien sposób, rodzi podejrzenie korupcji politycznej, tak bym to nazwał. Czyli nie jest to działanie, które byłoby w stanie się obronić przed krytyką ze strony mieszkańców. Takich rzeczy być nie powinno, po prostu. Natomiast jeśli chodzi o stanowisko urzędnicze,
ja, tak jak mówię, po raz kolejny podkreślam, zawsze pracowałem na prywatnym i dla mnie najważniejsza jest efektywność, poziom tego pracownika, jego kompetencje. Nie wyobrażam sobie sytuacji, w której miałbym za kogoś coś wykonywać, dlatego jeśli będę miał szansę zarządzać miastem, to będę to robił bardzo podobnie jak w prywatnej firmie, czyli robię postępowanie konkursowe i wybieram najlepszych. Nie tych z odpowiednim znaczkiem czy z odpowiednim poparciem politycznym, tylko po prostu najlepszych, bo jeśli ja mam później po nich wykonywać tę pracę, to ja serdecznie dziękuję. Czy są kolejne pytania z sali? Bardzo proszę, pan był pierwszy, ma pan mikrofon. Dobry wieczór. Ma pan mikrofon, ma pan pierwszeństwo. Dobry wieczór, Tomasz Bulewicz. Ja mam jedno krótkie pytanie. Co dalej z Akademią i Pałacem Zamojskich? To znaczy, czy ma pan jakąś koncepcję, co zrobić z tymi obiektami ważnymi dla historii i kultury Zamościa? Dziękuję bardzo. Jeszcze 3 lata temu, jak odnawialiśmy razem nagrobki, byliśmy na ty, a teraz już na pan. Tomku, jeśli chodzi o Akademię, to mój pogląd jest powszechnie znany. 35 milionów na remont Akademii, która nie będzie miała nowej funkcjonalności, czyli nie będzie tam dodatkowych sal, sali gimnastycznej, czegoś, co by powodowało, że zlokalizowane tam pierwsze liceum ogólnokształcące będzie lepsze, to są pieniądze wyrzucone w błoto. Tak jak pieniądze wyrzucone w błoto w postaci hałd ziemi. Czyli powinniśmy oczywiście wyremontować Akademię, jeśli ona potrzebuje remontu, a nie wiem, czy potrzebuje, bo z tego, co rozmawiam z pracownikami pierwszego liceum, to tak średnio potrzebuje remontu. Ale jeśli musimy, to wyremontujmy ją za 2-3 miliony, a nie za 35. Bo miasta na taki wydatek po prostu nie stać. Nie powinniśmy wydawać pieniędzy na rzeczy, które nie przynoszą nowej funkcjonalności. Ale jak ja czytam projekt remontu Akademii i widzę tam Muzeum Drukarni Zamojskiej i Muzeum Akademii Zamojskiej, no to zastanawiam się, czy potrzebujemy też trzeciego, czwartego muzeum. Chyba nie. Więc kolejne nieprzemyślane działanie, które spowoduje upadek pierwszego liceum zapewne, bo trzeba będzie je przenieść, a później się stanie to samo, co stało się w Naczańcu. Wyprowadzka ludzi z Naczańca spowodowała, że ten handel upadł. Później jak ludzie wrócili do Naczańca, już nie przywrócono do takiego samego poziomu ruchu handlowego w tym miejscu. I jeśli chodzi o Pałac Zamojskich, w normalnej firmie robi się tak, że jak chcę coś sprzedać, to robię ofertę, prospekt i sprzedaję to. I jeśli wiemy, że będziemy mieli problem w postaci Pałacu Zamojskich na głowie, to już dawno powinniśmy mieć kupca na ten pałac. Dlaczego mówię o kupcu? Bo miastu ten obiekt jest zupełnie niepotrzebny. To jest potężny nakładowo obiekt, z którym miasto będzie się borykało, tak jak się borykało starostwo z pałacem w Klemensowie. Otóż remont Pałaców Zamojskich według różnych szacunków, nawet sam pan prezydent mówił o tym, że to jest od 90 do 120 milionów złotych. Czy stać nas na to, żeby wyremontować Pałac Zamojski, zrobić tam kolejne muzeum, czy przenieść muzeum okręgowe, czy zrobić kolejny urząd? Nie, po prostu nas nie stać na ten wydatek. Ale jeśli byśmy mądrze sprzedali ten pałac, czy też mądrze wnieśli go aportem do spółki i stworzyli tam centrum konferencyjno-hotelowe, to ten nabywca, ten dzierżawca zrobiłby za miasto potężną robotę promocyjną. Ściągnąłby ludzi do tego pałacu i zrobiłby tam ruch turystyczny, czego miasto nie musiałoby robić z własnych pieniędzy. Więc myślenie przyszłościowe polega na tym, że jak się dowiedzieliśmy o tym, że sąd się przenosi, że będziemy mieli pałac, to powinniśmy już wiedzieć, komu go sprzedać, w jaki sposób zagospodarować. Mój pomysł jest taki, żeby go sprzedać i to jak najszybciej. Proszę o pytania. Bardzo proszę. Pan Michał chyba, tak? Pan Damian. Damian, przepraszam. Ja troszkę z innej beczki, ponieważ... Dopiero jak wstał. No, dopiero mnie widać. Ja troszkę Andrzej z innej beczki, nie będę udawał, że jesteśmy na pan. Obaj pracowaliśmy w Tygodniku Zamojskim dość długo. Chciałem spytać, tak trochę prywatnie, a ogólnie też wiele osób mnie o to pyta, jak odbierasz tą nagonkę, która jest na twoją osobę w Tygodniku Zamojskim, niestety nam bliskim, między innymi. Proszę państwa, ja ogólnie podchodzę do tego z dużą dozą stoicyzmu. Wiele osób, z którymi rozmawiałem przed wyborami, powiedziało mi jedną rzecz. Przygotuj się na najgorsze, co może sobie wydarzyć i dodaj do tego jeszcze 50%. Tak powinno to wyglądać. Natomiast ja z tej kampanii zapamiętam tylko jedną, dla mnie najważniejszą rzecz, że mogłem przedstawić swoją wizję rozwoju Zamościa, w którą stronę miasto ma iść
i w jaki sposób działać w mieście, żeby ludzie byli zadowoleni. Dlaczego ludzie? Dlaczego zamościanie, a nie mieszkańcy Zamościa? Dlatego, że my wszyscy jesteśmy pracodawcą dla miasta, ale też klientem tego miasta. Więc musimy działać w tym mieście tak, jakby od tych mieszkańców zależał nasz zarobek, praca, zysk, ale też przyszłość. Nie może być takiej sytuacji, że my traktujemy petenta, tak jak pani powiedziała, w pracy jesteśmy urzędnikami, po pracy współczujemy. Nie. My zawsze powinniśmy dbać o to, żeby mieszkaniec, petent, ktokolwiek, kto przyjdzie do nas, był zadowolony. Jeśli, a wielokrotnie byłem takim petentem w Urzędzie Miasta, miałem różne pomysły, przychodziłem i powiedzmy z przyjaciółmi mieliśmy pomysł, żeby na bazie klastra przemysłu meblarskiego Polski Wschodniej stworzyć tutaj ośrodek designu. Poszedłem do Urzędu Miasta i mówię, że potrzebuję działkę, mamy pomysł, napiszemy wniosek, pozyskamy pieniądze, zbudujemy takie centrum designu. I wtedy usłyszałem, że tak, to się nie da. To się nie da, dlatego że trzeba zrobić przetarg. A przetargu nie zrobimy, bo kończy się rok. A rok się kończy, przyszły rok, no to wiadomo, różnie z tym może być, nie wiadomo jak z budżetem. A właściwie to po co to robić, takie centrum designu, jak tutaj nie ma takiego przemysłu? No i wtedy ja sam się zacząłem zastanawiać, czy to jest w ogóle dobry pomysł. Oczywiście pomysł był dobry i należało to zrobić. Także jak do mnie przyjdzie ktokolwiek z takim pomysłem, to ja nie powiem, słuchaj, to się nie da. Ja powiem, w jaki sposób mogę ci pomóc, żebyś ty to zrobił, nie dość, że tutaj, to jeszcze w miarę szybko. Bo każdy miesiąc to jest kilka osób, które stąd wyjeżdża i nie wraca. Proszę Państwa, ostatnie 5 minut naszego spotkania. Bardzo proszę o krótkie pytania, krótkie rzeczowe odpowiedzi. Bardzo proszę. Dzień dobry, nazywam się Marek Gajewski. Mam pytanie, jak ma wyglądać nasze miasto? To jest jedno pytanie. I które z polskich miast ma być wzorcem dla nas? No. Ja wiem, co bym odpowiedział, gdybym ja kandydował, ale na szczęście nie kandyduję. No na pewno nie wygląda jak Las Vegas, zwłaszcza w nocy. Tak. Bierzmy przykład z miast, które są położone na zachodzie Polski. Już nie szukajmy w Europie miast, które się dobrze rozwijają w oparciu nie tyle o turystykę, ale o potencjał swoich mieszkańców. Najbliżej takim miastem, które jest dobrze zarządzane i wykorzystało potencjał, jest Rzeszów. Jak byliście Państwo, moja żona tam studiowała w Rzeszowie, jak ja tam pojechałem po raz pierwszy, to zastanowiłem się, czy to na pewno jest to takie duże miasto Rzeszów, czy ja nie zabłądziłem. No to było to duże miasto Rzeszów, ono wyglądało o wiele gorzej niż Lublin. Pomimo, że Rzeszowem zarządza człowiek, może nie z mojej bajki, starszy pan, który był szefem, prezesem spółdzielni mieszkaniowej tamtejszej, ale robi to w sposób taki, jak kiedyś w Zamościu, Zamościem zarządzał pan prezydent Piskorski. Nie wiem, czy państwo kojarzycie, pamiętacie takie nazwisko. Pan Ferenc wstaje o 5 rano i o 6 jest w mieście, żeby obejrzeć, czy jego inwestycje w jego mieście są prowadzone w sposób właściwy. Bo to nie jest tak, że inwestycje w mieście robi, nadzoruje Zamojska Dyrekcja Inwestycji czy ktokolwiek inny. To są jego inwestycje i on je sprawdza, jak coś jest źle, to zapisuje sobie na karteczce, wzywa na dywanik i każe poprawić. Bo tylko wtedy jest możliwe poprawienie to, jeśli zobaczymy to w miarę wcześnie. Później te nakłady będą o wiele większe. Tak samo w Zamościu. Prezydent Piskorski, a wiem to z opowieści, bo niestety jestem za młody na to, żeby osobiście go pamiętać. Wiem z opowieści, że wyglądało to w taki sposób. Chodził po mieście w czasach tej wielkiej renowacji i na karteczkach sobie spisywał uwagi do poszczególnych prac, ale też urzędników, a później o 9 wchodził do biura i zapraszał. Ty masz poprawić to, ty tamto, ty zrób to. I tak być powinno. Oczywiście miasto w tej chwili jest o wiele większym organizmem i powinno to robić więcej osób, a nie tylko jedna osoba jak prezydent. Natomiast takie zarządzanie miastem skupione na celach, ale też na środkach jest moim zdaniem tym, panie Marku, co powinno być, jeśli chodzi o rozwój Zamościa. I w tą stronę powinniśmy iść. I te miasta, o których mówimy, Wrocław, Poznań, Rzeszów, czy nawet ostatnimi czasy Lublin w pewnym zakresie, są właśnie w taki sposób zarządzane. Zarządzane w sposób nowoczesny, menadżerski, ale też celowy. Czyli mamy pewien cel i do niego dążymy. Proszę o kolejne pytanie. Proszę uprzejmie. Pan Jacek Herc, wywołany do tablicy. Może jeszcze zapytam tak o tą wspomnianą już
Akademię i o Pałac Zamojskich, bo nie wiem, czy to działa, działa. Bo tak, no wydaje mi się, że my tak balansujemy po cienkim lodzie, dlatego że no, są pewne wymagania UNESCO. Nie wiem, jak odnosi się UNESCO do tych naszych poczynań tutaj na Starówce. Jeżeli dwa kolejne obiekty o tak dużej kubatury zrobimy jako barokowe, czy wtedy miasto będzie miało nadal możliwość nazywania się perłą renesansu? Czy ktoś sondował, jak zachowuje się te, jak zachowują się te agendy UNESCO, czy one, które nam przyznały kiedyś status zabytku rangi światowej, jak one się do tego odnoszą, bo no jest poważne zagrożenie. I wtedy, kiedy odbywało się święto 20-lecia wpisu na listę UNESCO, ja byłem na tych obradach i co najmniej dwa albo trzy razy w podtekście trafiało się takie delikatne ostrzeżenie, mianowicie słowo Disneyland. Dziękuję. Proszę Państwa, no, pan Jacek Hertz jest lepszym ode mnie fachowcem, więc lepiej powinien wiedzieć, co na to UNESCO. Moim zdaniem UNESCO nie będzie zadowolone, jeśli miasto, które zostało wpisane na listę ze względu na renesansowy charakter, ten charakter zatraci. Ale ogólnie podchodząc do kwestii zabytków, ja czasami się zastanawiam, czy gdyby w Rzymie i w Chinach byli tacy fachowcy od restauracji zabytków, jak są w Zamości, to czy czasami nie dobudowaliby tych brakujących murów Koloseum i czy by nie odremontowali całego chińskiego muru? Bo u nas się podchodzi do tego w taki sposób, że jakby remont zabytku polega na tym, że musimy go odtworzyć albo całkowicie zmienić jego wygląd, przywrócić z czasów najlepiej XVIII-wiecznych, bo wtedy mamy grafiki Lelewela czy jakiekolwiek inne dokumenty, na podstawie których możemy to zrobić. Nie. Zostawmy czasami pewną substancję zabytkową nie odtworzoną, wyremontowaną, czyli zabezpieczoną, ale nie odtworzoną. Nie róbmy na siłę z miasta, jak to ładnie kiedyś określono, pięknej bańki pustej w środku. Żeby to miasto żyło po prostu. Może być troszeczkę brzydsze, ale żeby żyło. Proszę o kolejne pytanie. Uprzejmie proszę o niezadawanie pytań, na które udzielono uprzednio odpowiedzi. No to pan przestraszył. Troszeczkę tutaj tak z pana czerpałem, panie Andrzeju. Nie, bo jeżeli kandydat wypowiedział się, że jest przeciwnikiem tworzenia czy odtworzenia Akademii Zamojskiej, to nie pytajmy, jaki to może mieć wpływ, bo on nie jest zwolennikiem tego projektu. Ja rozumiem, że chyba prawidłowy jest mój tok myślenia. Tego projektu, który jest w tej chwili, nie jestem zwolennikiem, to prawda. Proszę o pytania. Jeżeli wyczerpaliśmy pytania do kandydata, to bardzo dziękuję Państwu za przybycie. W imieniu Telewizji Kablowej Zamość bardzo dziękuję za przybycie panu Andrzejowi Wnukowi. Ja dziękuję za to, Państwu że bardzo, zechciał spotkać się z nami, z Państwem i udzielić odpowiedzi na interesujące nas zagadnienia. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję Państwu bardzo i zapraszam na kolejną debatę publiczną, która jest zapowiedziana przez Radio Lublin na piątek na godzinę 17 pod ratuszem. Przepraszam, że tak konkurencję zachwalam, ale ponieważ to jest też otwarta debata i też chciałbym, żebyście Państwo jak najliczniej przybyli i uczestniczyli, posłuchali, bo być może wtedy mój kontrkandydat znamienity pan Marcin Zamoński się pojawi, bo nie ma nic lepszego niż wymiana takich poglądów na żywo i słuchanie Państwa, jakie macie na ten temat opinie. Także serdecznie zapraszam, piątek, godzina 17 i do zobaczenia. Dziękuję bardzo.